Dzień dobry. Szukamy szefów. Dzień dobry. Mamy taki problem, że panowie od dłuższego czasu nie mogą doprosić się o pompę ciepła, którą już mają zapłaconą od lipca ubiegłego roku. Proszę sobie usiąść, proszę sobie usiąść. Super. Czy mógłby pan się przedstawić? Tak, Marcin. I jaką pan funkcję pełni w tej chwili? Dyrektora. Dlaczego jest takie wielkie opóźnienie z instalowaniem? Dlatego, że pan Wojciech nie dopłacił określonej kwoty. Panowie wpłacili zaliczki i tak jest w umowie. Po wpłaceniu zaliczki państwo w umowie wpisali, że po 4 miesiącach pompa będzie zainstalowana i tego się trzymają. Nie po zaliczce, proszę panią, tylko klient powinien zapłacić 100%. Nie. Tak jak nie, tego nie ma. W umowie. Nie ma tego w umowie. Pan zapłacił wszystko. Czeka od lipca 22 roku. Pan słowem Rubacha musiałbym zobaczyć. Jest w kwiecie. No to zobaczmy, kiedy jest umówiony termin dla pana słowa. Muszę zaczekać chwilkę. O interwencję w siedzibie firmy sprzedającej pompy ciepła poprosiły nas osoby, które od ubiegłego roku czekają na zainstalowanie tego urządzenia. Panowie Jerzy, Wojciech oraz Sławomir czują się oszukani, bo muszą walczyć o pompę ciepła, którą kupili za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zadzwonił do mnie, czy mógłby przyjechać, porozmawiać na temat pompy ciepła. I tak usilnie przekonywał, że kredyt, ja wszystko załatwię, tylko się zgodzić. No. Ja mówię, ale tak, ja nie mam dochodów. No, mówi, dobra, my załatwimy wszystko. A musiał pan jechać do jakiegoś banku? Nic. Nie wiem, jakim cudem ten kredyt załatwił. Jaki był czas na wykonanie? 120 tam, dni. Na instalację? 120 dni? Maksymalnie 120 dni, a minęło dwa razy tyle. Od sierpnia płacimy raty. A pompy nie ma? A pompy nie słychać, nie widać. Legalnie, żeby wpłacić, bo trzeba 100% wpłacić, żeby wykonać ten montaż. Wpłacona ostatnia kwota, tak przestali się odzywać. Kiedy miała być ta pompa? Do grudnia miała być wstawiona. Potem dostałem zmianę terminu po 15 marcu. Ale już po 15 marcu zaczęło mnie niepokoić, że zostałem oszukany chyba. Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia grzewcze, które mogą zastąpić piece na paliwa stałe. Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mają zachęcić do zmian sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny. Jak się okazuje, publiczne pieniądze to mocna karta przetargowa wykorzystywana przez sprzedawców branży OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, uważam, że to jest w ogóle najlepszy produkt, jaki może być. Od 3 stycznia dotacje są nawet do 100%. Wyobrażasz sobie to? Że idziesz do klienta i wymieniasz jemu stary piec zupełnie za darmo. Marcin K. to dyrektor firmy sprzedającej pompy ciepła, w której podjęliśmy interwencję. Oto fragment nagrania zamieszczony w mediach społecznościowych, mający zachęcić przyszłych sprzedawców do pracy. Robię wszystko, aby ten klient mnie uwielbiał. Nie lubił, uwielbiał. Relacje, które nawiązuję z klientem, są po to, aby on mi zaufał. Jeżeli ten klient mi zaufa, to on już jest mój. Liczyłem na to, że to ciepło będzie już przynajmniej od grudnia, że będę miał ciepło w domu, nie? A okazało się, że tej pompy nie ma. Musiałem kupić drewno. Ileś tam rat do spłacenia zamiast drewna. Tak, i to trzeba płacić, i drewno trzeba kupić. Ciągle była mowa, że tak, że jesteśmy w pierwszej kolejności, tylko że ta pierwsza kolejność z tygodnia na tydzień się wydłużała. Zaczęło być zimno i my po prostu nie mieliśmy ogrzewania, bo to nowy dom, więc nie. Jaki to był miesiąc? Początek listopada, więc mamy małe dzieci, zaczęliśmy grzać grzejniczkami. No ale że było coraz zimniej, no to zmusiła nas sytuacja, że w grudniu z dziećmi musieliśmy się wyprowadzić do rodziców z powrotem. Przez to, że wam nie zainstalowali wam tej pompy. Tak.